Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku polskiego wędkarstwa na Islandii. Troszeczkę będą nam utrudniały fale, ale specjalnie tu się przebijałem przez ten śnieg, który widzicie jest za mną, żeby po prostu była lepsza miejscówka do nagrywki. Zaprezentuję Wam kajak. Prosiliście już od dawna o ten film, ale zwlekałem. Także ubrałem się tak jak typowo na kajak, bo nie wiem co mi jeszcze do głowy strzeli. Może będę próbował, choć jest zimno. Może będę próbował zobaczyć, co by było w razie wywrotki, jak wejść na kajak, ale zobaczymy, zostańcie do końca. Na razie ściągam kajak, na początku po pracy od razu sobie go zepchnąłem tutaj ze śniegu i teraz przyszedłem, aby ze sprzętem do nagrywania. Także zaczynamy. Kajak, jak widzicie, mam go w jednej ręce. Pierwsza informacja to jest taka, że waży 32 kilo. Czyż nie jest piękny widok, a nie to co pod domem, tam lipa. Odśnieżałem tyle czasu. Tutaj się znajdują kajaki, które będę odkopywał. Masakra jaka jest z tym, zobaczcie. Odkopuję go, żeby dla Was specjalnie nagrać ten materiał o kajaku. Codziennie, odśnieżałem i codziennie dowaliło, po to, żeby specjalnie nagrać Wam tą prezentację, ale... Dobra, przechodzimy do tej prezentacji. No jak widzicie, kajaczek ma wyjmowane, składane takie siedzenie. Jest bardzo wygodne. Jeśli macie zamiar kupić jakikolwiek sobie kajak, myślcie od razu o takim krześle na stelażu. Krzesło na stelażu da Wam to, że będziecie mieli pełną wygodę, full opcję. Podstawa to jest krzesełko na stelażu aluminiowym, z regulacją oczywiście. Możecie się nawet położyć, żeby odpocząć, jak nieraz widzicie na odcinkach, jak ja to robię. Dalej, co tutaj mamy? W środku mamy drobny kufer. Próbuję Wam zbliżenia, żeby było wszystko elegancko widać, jak to wygląda z bliska. Jestem sam, nie sposób mi tak dobrze nagrać, wiecie o co chodzi. Także tu mamy pojemnik, także jak ja siadam sobie dupskiem tutaj na krześle, nogi mam tutaj wzdłuż, a tu między nogami mam cały swój sprzęt, którego używam. Zamknięcie, on jest szczelny, tu się woda nie dostaje, chyba że sami nachlapiemy podczas, gdy będzie otwarty. Drugi schowek jest w dziobie. O, jeszcze nawet przynęty zostały, zimują. Jest schowek, on też ma uszczelkę, posiada uszczelę, także też jest suchutki. Do tego się nic nie nachlapuje w ogóle, bo tego nieraz otworzę, wiadomo, coś tam kapnie z rąk i zamykany na... Na początku miałem problem, jak byłem na wodzie, żeby skorzystać z tego schowka, bo się bałem o wywrotkę. Ale już na tyle poczułem ten kajak, że teraz normalnie na wodzie korzystam też z tego schowka. Dalej, kajak ma pedały. A po co ma te pedały? Bo kajak posiada ster na tyle, który ja zdemontowałem, bo to jest dla mnie zbędny balast. Steruję sobie i tak wiosłem. Ster jest montowany tutaj w tylnej części, nawet zapomniałem go zabrać. I co tu więcej jeszcze opowiedzieć? Kajak ma dwie szyny. Po jednej i po drugiej stronie, do którego montujemy wszelkiego rodzaju uchwyty, do wędek, do różnych pierdół, echosom, co tam sobie już chcecie. Ja tu mam zamontowany uchwyt do wędki, który jeszcze tutaj się wkłada od góry, przesuwa się i on się mocuje, w jakiej pozycji chcecie. Oprócz tego kajak ma jeszcze cztery uchwyty na wędki, tutaj wżłobione w środek kajaka. Z tyłu jest to samo, ta sama sytuacja. Też są dwa, tu najczęściej wożę wędki i flagę. Tu sobie montuję kamerę, a wędkę przeważnie tylko i wyłącznie trzymam w ręku. Kajak, zobaczcie, ma dziury drenażowe. Dwie, pod krzesełkiem ma cztery. Krzesełko mam przywiązane, już go nie będę demontował. Cztery dziury, sześć dziur drenażowych jest w przedniej komorze i z tyłu są dwie. A od spodu to zobaczycie elegancko. Proszę bardzo, widać, są dziury i tam z tyłu też. Tutaj też jest dziura,
Tutaj nie wiem tak naprawdę do czego ona służy, ale ponoć do przetwornika na echosondę, ale nie wiem, nie wydaje mi się. Ale dobra, to jest najmniejszy szczegół, do czego to jest. Każdy sobie spożytkuje jak będzie chciał. Co musi mieć taki kajak, aby się nadawał na ocean i był stabilny? No wiadomo, jak się będzie nadawał na ocean, to znaczy, że się nadaje wszędzie. Przede wszystkim musi być bardzo szeroki. Ten ma 83 cm szerokości, wysokość burty to jest 38 cm i musi mieć kile. Kil to jest podstawa. Jak największy ten kil, szerokie, płaskie dno na środku, dziury drenażowe i z tyłu to samo kil. Po co te dziury drenażowe? Ano po to, że jak sobie pływam i nachlapuję cały czas wodę do kajaka, to tak, z przodu mam tutaj dwa korki, bo te dziury należy nadmienić, że te dziury można sobie zatkać korkami całkowicie. Tylko że ja nie używam tych korków, używam ich aby do przedniej części. Tu sobie ich wrzucam, a tu wszędzie pod spodem, jak ja sobie siądę na kajaku, to siłą mojego nacisku troszeczkę pod spodem, pod krzesełkiem, bo tu jest najniższy punkt, się robi jak ja siądę, zbiera się minimalnie może z tyle wody pod moim ciężarem. I ani więcej, ani mniej. I to wszystko, co ja z wioseł na chlapie, przy holowaniu ryby, to wszystko, nawet jak mi tutaj mililitr kapnie, to po prostu to jest odprowadzane z kajaka. Jakieś brudy, krew z ryb, wiadomo, nieraz biorę do domu, podcinamy rybę tutaj na Islandii, żeby, no mówiąc kolokwialnie, się wykrwawiła, żeby mięso nie było czerwone. W ten sposób się uśmierca ryby na Islandii. Ale pięknie to wszystko wygląda, ale dzisiaj za mało czasu, żeby popłynąć. Dobra, wracając do tych dziur drenażowych. No i właśnie to jest, też sprawia to, że kajak klei się do wody, jakby go ktoś klejem przykleił dosłownie. Dlatego naprawdę jest ciężko o wywrotkę. Wywrotkę zrobimy kontrolowaną, jak już będzie ciepło, ale dzisiaj myślę, że ktoś tu spróbuje wejść i przyświrować. Także zostańcie do końca, zobaczycie. Pokażę wam też, ale tu już pójdę do domu, poczekam aż synek uśnie, żebym miał możliwość nagrania. Pokażę wam, jak się wbijam w ten strój, bo o tym stroju też wam parę zdań powiem. Na razie wam powiem, że to jest kombinezon Marine Pool firmy. No i tak jak mówię, pokażę wam, jak to się ogarnia na chacie. Jak on jest zbudowany, bo on tutaj ma membrany takie, które nie pozwalają w ogóle wodzie się dostać. Także ja wchodząc do wody, kombinezon się pompuje i utrzymuje mnie to powietrze, które jest w środku. Za chwilę zobaczycie. Kajak posiada jeszcze, jakby jakimś cudem się woda dostała, to tutaj ma korek spustowy. Wiecie, tu jest tyle śrub nawalone, że gdzieś czasami te pół litra wody po całodniowym pływaniu jakimś cudem w środku w kajaku się znajduje. I nie bójcie się tego, bo jak kupicie nowy kajak, będziecie myśleli, że wam przecieka. Nie, on więcej wody po prostu nie nabierze. Jak przez cały dzień mówię, pół litra zbierze, to może litr to jest góra. Zależy jeszcze pod jakim naciskiem się pływa, kto ile waży. Ale mówię, potem wychodzicie na brzeg, wylewacie tą wodę. Mi się wydaje, że ona się dostaje przez te wszystkie nawierty, które są. Tu jest masa śrub. Tu jest właśnie linka do steru. Naciągamy ją, ster się rozkłada. I wtedy nogami możemy sobie skręcać, ale dla mnie to jest bez sensu, zbędny balast. Ja odchudzam, wywaliłem wszystko co mogłem z tego kajaka, co jest zbędne. Kolejna kwestia to wiosło. Zwykłe aluminiowe, najlżejsze. I tu macie taką gumeczkę, gdzie sobie zakładam, cyk, i wiosełko siedzi. Wózeczek kupiłem sobie taki i właśnie tymi dwoma dyszlami wkładacie pod siedzeniem w dziury drenażowe. Wkładacie, cyk, i na koła, i rura na ryby. Zobaczcie, jak się pompuje! No już nie mam gruntu. Ta-da!
elegancko się wsiada. Oj. Nie pomyślałem nawet sam, że tak będzie łatwo na niego wchodzić. Jest bajka po prostu. Jestem dumny z tego, że nagrałem ten materiał, ale że już mam pewność i teraz się będę przywiązywał do kajaka, żeby mi nie uciekł, bo aby schodziłem z kajaka, widzieliście? Chciałem pokazać, że się utrzymuję w tym kombinezonie bez niczego, ale kajak mi od razu odpływał. Odpłynąłem celowo dalej, żebyście nie mówili, że miałem grunt. Zarąbiście. Na szczęście dołączyła do mnie żona i mi trochę pomoże. Teraz wam pokażę już, jak się to montuje i jak to jedzie. Już tak jak mówiłem, robi się szarówka. Kajak jeszcze ma wygodny uchwyt, żeby sobie go ciągnąć. Zobaczcie. Tak, jedziemy na chatę. Zostańcie jeszcze przez chwilę, zobaczycie, jak się wbijam w ten kombinezon. Zapraszam na chatę. A teraz pokażę wam na szybkości, jak z czego jest zbudowany mniej więcej ten kombinezon, jak on wygląda i jak w niego się wbijam. Także lecimy, nie przedłużając. Kombinezon taki, jak widzicie. Zresztą już go widzicie nieraz w odcinkach. Kombinezon stopy ma pełne, czyli jak zakładam buty, buty za chwilę pokażę też, żebyście mieli pełny obraz. Czyli stopy mam suche. Jak wchodzę do wody, w czym bym nie wchodził, widzieliście, nawet w krokcach pływałem. Także cały czas nogi mam suche. Na dole kombinezon posiada takie zapięcia na rzep, żeby sobie ładnie dopasować. Tutaj po środku mamy zamek, który się rozpina w ten sposób, aż za ramię. W ten sposób. Góra przy szyi to jest taka uszczelka. Zobaczcie sobie. Ona tak przylega do ciała, że nie ma możliwości nalania się wody. To samo jest w rękawach. Rękawy mają takie membrany gumowe. Powinno to być chyba widać dobrze. Tu mam kiepskie światło trochę. I to samo jest, co na dole. Na rzep sobie spinamy, dopasowujemy. To lecimy. Papitki na bok. Taka sytuacja. Najpierw wjeżdżam tym rękawem i od razu przekładam głowę. O, zobaczcie to wszystko. To wszystko wchodzi ściśle. Nie ma prawa się tu nic nalać i wam to pokażę na przykładzie tego, jak się powietrze. Zresztą widzieliście, jak pływałem, że kombinezon mnie unosił. Spinam sobie na rzep. Druga ręka to samo. Rzep. I zapinamy. Dociągamy dobrze. Tutaj mamy w pasie tak samo, na gumce. Dopasowujemy sobie do własnych potrzeb. No i buciwko. Butki neopranowe. Podeszwa antypoślizgowa. Buty z AliExpress, około 150 zł. I budka. Zakładamy. Zapinamy i teraz zakładamy na buta i tym rzepem dociskamy. Już drugiego nie będę zakładał, ale chcę wam teraz pokazać, jak dobrze to
jak dobrze to trzyma. Bo zobaczcie, ja teraz kucnę i to wszystko tutaj mi się napompuje i powietrze nie będzie w ogóle uchodziło. Zobaczcie, widać to? I nadymam się, ile fabryka dała i nie idzie tego upuścić. Także to zmagazynowane powietrze utrzymuje na wodzie. Także co? Nie ma co tu więcej gadać, aż się zmęczyłem, powiem wam, tym nagraniem. Jeszcze wziąłem te linki, bo jednak będę się przywiązywał do kajaka. Gdzieś tam za nogę czy coś. I obowiązkowo wędkę trzeba przywiązywać i kupiłem sobie właśnie takie na rzepy. Wędeczkę po prostu spinam. To jest na gumce, karabinczyk, cyk. Będzie zawsze to bezpiecznie i koniecznie wiosło, żeby nie uciekło. Będę sobie musiał przypinać. Także mam nadzieję, że pokazałem wam wszystko. Elegancja Francja. Kajaczek elegancki. Możecie zapytać się, czego nie było Kestesa i prezentacji Kestesa kajaka. No ale mówię, ciężko nam się teraz zgrać. A trafiło się takie okienko pogodowe, że miałem możliwość nagrania tego nad wodą, nie pod domem. Także tak, jeszcze do Kestesa kajaka wrócimy przy okazji jakiegoś kolejnego odcinka. Dobra, nie ma co męczyć buły. Zapraszam nowe osoby do subskrypcji. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Bo niebawem, zapomniałbym powiedzieć, teraz jest taki okres, wiecie, no pogoda jest masakryczna, ale już niebawem będzie na Islandii lato, bo lato już się na Islandii zaczyna w kwietniu i ruszamy, będą, myślę, że nawet dwa odcinki na tydzień. Strzała.